siema, tu Wachacz. Spędziłem tydzień ze Skodą Scalą w ciekawej konfiguracji, ponieważ z jednej strony mamy bardzo bogate w niej wyposażenie, a z drugiej bardzo skromny układ napędowy. Czy taka wersja ma sens? Odpowiadam między innymi na to pytanie w teście wideo. Łącznie o tym aucie nazbierałem 24 spostrzeżenia. Zapraszam zatem, startujemy! Omawiając wygląd Scali, którą dostałem do jazdy, na początku muszę wspomnieć o jej lakierze, ponieważ zastosowana w testowanym egzemplarzu zieleń Rally wygląda moim zdaniem genialnie i jest jednym z najładniejszych kolorów, z jakimi miałem styczność, a nie kosztuje wcale majątku, bo 2300 zł i w ofercie znaleźć można w Scali droższe lakiery. Skupiając się już na samej bryle samochodu, to według mnie w udany sposób łączy ona klasyczne i proste, takie typowe dla Skody linie, z pewnymi smaczkami stylistycznymi pokroju ciekawego wyglądu świateł z przodu i z tyłu, dzięki czemu całość nie powinna odrzucić fanów marki, którzy szaleństw stylistycznych po niej nie oczekują, ale też nie jest zbyt stonowana. Wygląd egzemplarza przedstawionego na filmie poza lakierem poprawiają jeszcze 18-calowe felgi o wzorze Sirius za 1500 zł i kosztujące 650 zł chromowane listwy. Częścią pakietu Emotion za 6150 zł jest też panoramiczny dach z przedłużoną tylną szybą, co również można podciągnąć jako element poprawiający wrażenie estetyczne. We wnętrzu Scali sytuacja wygląda identycznie jak na zewnątrz tego samochodu, to znaczy mamy tutaj do czynienia z prostym, uporządkowanym projektem, który pozytywnie wpływa na ergonomię, jednocześnie ze względu na kilka przyjemnych detali stylistycznych, takich jak chociażby wzór kratek nawiewów po bokach i srebrna listwa idąca od nich przez całą szerokość deski rozdzielczej, nie jest tutaj moim zdaniem przesadnie nudno. Przechodząc od ogółu do szczegółu, wspominaną dobrą ergonomię znaleźć można na kierownicy. Po prawej stronie mamy przyciski odpowiedzialne za sterowanie komputerem pokładowym i elektronicznymi zegarami. Po lewej systemem audio bardzo rozsądnie jest to wszystko rozplanowane. Pod kierownicą znajduje się joystick, wygodny, służący do sterowania aktywnym tempomatem. Wygodnym rozwiązaniem jest też elektroniczny zestaw wskaźników, nazywany tutaj wirtualnym kokpitem. Kosztuje on osobno 2200 zł, albo w pakiecie z nawigacją za 5250 zł można go zamówić. Zapewnia on bardzo duże możliwości personalizacji. Tak jak widać, można zmieniać to, co będzie wyświetlało się pomiędzy zegarami. Mamy wszystkie najważniejsze rzeczy, audio, telefon, jest też nawigacja. Również można modyfikować wygląd tych zegarów, można je zupełnie usunąć. Wtedy mamy mapę na całej powierzchni tych zegarów, są też tryby takie trochę bardziej nowoczesne pod kątem designerskim, mamy tryb minimalistyczny, gdyby ktoś, jest też taki sportowy jak widać, gdyby ktoś chciał sobie jeszcze zmodyfikować bardziej te zegary, to z centralnego wyświetlacza może wybierać, co będzie się znajdowało wewnątrz tarcz, w bardzo łatwy sposób można sobie te informacje modyfikować. Obraz wyświetlany na tym wyświetlaczu jest dobrej jakości, dobrze jest też pod kątem widoczności w słońcu, nie jest ten ekran niczym osłonięty, to jest jego największa i właściwie jedyna wada, że może jeśli coś się tutaj uderzy w niego, no to może być już nie taki ładny jak jest teraz, ale gdy działa, to jest naprawdę świetnym i wartym dopłacenia rozwiązaniem. Fajnie wypada też system inforozrywki z nawigacją Amundsen. Obsługuje go ekran dotykowy o przekątnej 9,2 cala. Ma bardzo dobrą jakość, też wzorową reakcję na dotyk. Nie można też się przyczepić do tego, jak szybko działa ten system. Ekran wyposażony jest również w czujnik zbliżeniowy. Gdy odsuwam palec, to dla większej przejrzystości znikają niektóre elementy interfejsu. Gdy go przybliżam, to się one pojawiają. Mamy tutaj dotykowe przyciski po bokach, które jednak działają dobrze, więc nie można się do nich za bardzo przyczepić, chociaż i tak wolałbym, gdyby tutaj zostały jakieś fizyczne. Mamy również, jak widzieliście, wielofunkcyjny ekran domowy. Ustawienia są tutaj całkiem rozbudowane, ale nie są one moim zdaniem źle rozlokowane, więc pomimo tego, że jest sporo rzeczy do zmiany, to ja nie miałem problemów, aby znaleźć to, co mnie interesuje. Więc mamy tutaj, jeszcze wspomnę na koniec, fajną taką smartfonową belkę, gdzie można sobie ustawiać najważniejsze rzeczy, włączać albo wyłączać muzykę chociażby, albo sterować jasnością, więc Skoda tutaj o wielu rzeczach pomyślała, wiele rzeczy dopieściła, więc jest to bardzo wygodne na co dzień rozwiązanie. Negatywne zaskoczenie spotkało mnie za to w przypadku panelu klimatyzacji. Na pierwszy rzut oka wygląda wszystko ok, ponieważ mamy fizyczne pokrętła, przyciski różnego rodzaju na dole, ale gdy się im przyjrzymy, to nie znajdziemy przycisków do sterowania siłą nawiewu. Aby to zrobić, trzeba wejść w
menu dotykowe i tutaj dopiero ten parametr zmienić. Wszędzie bym się tego spodziewał, ale nie w Skodzie, którą można w sumie postrzegać jako kolebkę ergonomii. Nie wiem, czemu tutaj się nie zmieściły dodatkowe przyciski. Zdecydowanie jest na nie miejsce. Przy okazji jeszcze powiem, że przed chwilą włączyłem grzanie foteli, żeby zademonstrować działanie przycisków i już mnie te fotele bardzo dobrze rozgrzały moje plecy, więc ten moduł działa bardzo skutecznie. Pozytywnym zaskoczeniem jest za to parasolka, którą znalazłem w drzwiach kierowcy. W Superbie bym się tego jeszcze spodziewał, ale w skali przyznam nie bardzo. Wspominany na wstępie skromny układ napędowy to litrowa benzyna TSI o mocy 115 koni połączona z manualną skrzynią biegów, czyli najtańszy wariant, jaki do wersji Style można zamówić. Katalogowo jednostka ta przyspiesza do setki w 9,8 sekundy, co w mieście w niczym nikogo nie powinno ograniczać. Silnik zbiera się bowiem naprawdę dobrze przy małych prędkościach i też nie brakuje mu elastyczności, ponieważ na niskich biegach spokojnie można przyspieszać już z okolic 1200 obrotów i dynamika jest w zdecydowanej większości wystarczająca. Jednostka napędowa nie boi się też niskich obrotów w kwestii kultury pracy, ponieważ ani nie wpada specjalnie w wibracje, ani też nie wydaje niezdrowego dźwięku, przez co jej charakterystykę nieraz pomylić można nawet z pracą silnika czterocylindrowego, za co należą się inżynierom Skody słowa pochwały. Pozytywnie ocenić można też spalanie, ponieważ przejeżdżając przez centralne części Warszawy, w dzień pracujący około godziny 13 samochód zużył 6 litrów, przy czym analizując ten wynik trzeba brać poprawkę, że przez epidemię wirusa COVID-19 w trakcie testu natężenie ruchu bez względu na dzień było w Warszawie bardziej weekendowe. Połączona z silnikiem manualna skrzynia o 6 przełożeniach jest konstrukcją dobrą, której nie mogę nic poważnego zarzucić, ale też taką, którą nieszczególnie polubiłem. Wymieniając zalety przekładni, wypada wspomnieć o tym, że skoki lewarka nie są w niej zbyt długie, precyzja jest należyta, a haczenie utrudniające zmiany biegów nie występuje. Mój neutralny stosunek do skrzyni w skali generuje jednak ogólny styl jej pracy, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z fajną sprężystością towarzyszącą wbijaniu kolejnych biegów, tylko takim trochę powiedzmy szorstkim, topornym oporem, po którym przez powszechność występowania czuć, że był świadomym zamiarem twórców, a nie wypadkiem przy pracy. Mnie ten styl nie do końca pasuje, więc tak jak wspominałem, fanem skrzyni w testowanej Skodzie nie zostałem, przy czym trzeba jasno zaznaczyć, że przekładnia w żaden sposób nie utrudnia życia przy normalnej zmianie biegów. Na szóstce przy 90 km na godzinę silnik trzyma 2000 obrotów na minutę, przy 120 2600, a przy 140 3000. Biorąc pod uwagę, że przy wyższych prędkościach od około 1800-1900 obrotów na minutę można uzyskać z litrowego TSI całkiem niezłą dynamikę, to zestopniowanie skrzyni powoduje, że przez większość czasu ma się ową dynamikę dostępną bez konieczności redukcji. Chcąc jakoś mocniej przyspieszyć, wypada na przykład na autostradzie zwiększyć obroty do okolic 3000, ale ja rzadko z tego przyznam korzystałem, bo podróżując normalnie, czy to na drogach szybkiego ruchu, czy na zwykłych krajówkach, w większości przypadków wystarczyło operować tylko gazem, by jeździć może bez efektu wbicia w fotel, bo po 115 koniach nie można oczekiwać cudów, ale z tempem, które w pełni wystarcza, by sprawnie się przemieszczać. Podczas pozamiejskiej jazdy po zwykłych drogach spalanie 1.0 TSI oscylowało wokół 5 litrów, na drogach ekspresowych były to okolice 6,5 litra, a na autostradach rosło ono do około 7,5 litra. Wraz ze zużyciem paliwa wyraźnie przy 140 km na godzinę zwiększał się hałas, który może już przy dłuższej jeździe przy takiej prędkości dokuczać. Przy 120 km na godzinę jego poziom jest niezły jak na auto tej klasy. Wysokie prędkości nie robiły też na skali wrażenia pod kątem zachowania na drodze. Nawet mocne boczne podmuchy wiatru podczas mojej długiej podróży na północ Polski wystarczyło lekko kontrować kierownicą i o żadnej niepewności podczas jazdy nie było mowy i wrażenie to potęgowały też odpowiednio wygładzone przy wysokich prędkościach reakcje samochodu na ruchy kierownicą. Na bardziej krętych drogach, po których jeździ się wolniej, w pracy układu kierowniczego pojawia się jednak więcej bezpośredniości, która powoduje, że jak na niesportowe nowy model, skalą naprawdę przyjemnie jeździło mi się po łukach, zwłaszcza w trybie sportowym pracy układu kierowniczego, po aktywacji którego zwiększa się opór stawiany przez kierownicę, będący w mojej opinii znacznie bardziej adekwatny do charakterystyki układu, dlatego żałuję, że system nie zapamiętuje ostatnio wybranego trybu, tylko po każdym uruchomieniu silnika automatycznie przełącza na normal.
Wybór trybów jazdy do omawianego modelu zamówić można albo osobno za 450 zł, albo za 1850 zł w połączeniu z obniżonym o 1,5 cm adaptacyjnym zawieszeniem. W testówce znalazł się ten drugi dodatek i przyznam, że wielkiego sensu w nim nie widzę, ponieważ na ustawieniach sportowych zawieszenia robi się ono naprawdę sportowe i czuć jest zauważalnie więcej nierówności niż na normalu. Konsekwencją tego są też wyraźnie mniejsze przechyły nadwozia, przy czym w trybie normalnym zawieszenie jest na tyle dobrze zbalansowane, że przy zachowaniu nie kanapowego, ale wysokiego poziomu komfortu, nadającego się spokojnie też na dłuższe trasy, i tak w żaden sposób nie przeszkadza nawet w trochę dynamiczniejszej jeździe. Tryb sportowy za to zdaje się być po prostu za twardy jak na charakter skali, więc swoich pieniędzy na opcję nazwaną Sport Chassis Control pewnie bym nie wydał. Lusterka boczne w skali nie są zbyt duże, ale są wystarczające jak na regularne kształty nadwozia tego samochodu. Przez frontową szybę widać trochę maski, która co prawda też trochę opada, ale nie jest ona zbyt długa i mnie finalnie bez większych problemów udawało się wjeżdżać tym samochodem gdzieś przodem. Widoczność na boki jest dobra, szyby mają regularne kształty, też są całkiem spore. Spory nie jest za to tylny słupek po przekątnej, który nie ogranicza specjalnie widoczności. Tylna szyba jest całkiem w porządku pod kątem rozmiarów. Kończy się też wraz z nadwoziem praktycznie, więc nie utrudnia to sytuacji podczas wjeżdżania tyłem. Z kolei, jeśli ktoś chciałby mieć jakieś elektroniczne wspomagacze, to w wersji Style dostaje się w standardzie kamerę cofania o niestety przeciętnej jakości, a także czujniki parkowania przód-tył z symulacją 360 stopni. W kwestii czujników parkowania wypada jeszcze powiedzieć, że moim zdaniem te boczne wirtualne są trochę za bardzo przewrażliwione, do przednich i tylnych już takich fizycznych zastrzeżeń nie mam. Przyjazność podczas jazdy na ciasnych przestrzeniach w skali generalnie potęgowana jest jeszcze przez mały promień skrętu, a także rozsądne wymiary, bo testowany model liczy 436,2 cm długości i 179,3 cm szerokości. To wszystko powoduje, że ja nie miałbym żadnych problemów, aby postrzegać omawianą Skodę jako auto o głównie miejskim przeznaczeniu, ponieważ w takich warunkach odnajduje się ona dobrze. Częścią pakietu Emotion są też pełne światła LED, które sprawują się bardzo dobrze. Zapewniają mocny snop światła, działają precyzyjnie, dodatkowo są też adaptacyjne, co oznacza, że dostosowują sposób swojej pracy do prędkości czy warunków na drodze, o których dowiadują się chociażby z czujnika deszczu, czy tego, czy mamy aktualnie włączone lub nie przeciwmgłowe. Nie są to światła matrycowe, więc na drogowych ciągle po zmroku jechać nie można, ale i tak skalowe LEDy działają na wysokim poziomie. Dobrze też wyglądają z każdej strony. Z przodu mamy atrakcyjny wzór z kierunkowskazami zintegrowanymi z paskami do jazdy dziennej. Kierunki w lusterkach również są LEDowe. Z tyłu w wersji Style w standardzie też dostaje się diodowe światła z efektownymi dynamicznymi kierunkowskazami. Dla mnie całość oświetlenia testowanej Skody jest spójna, nowoczesna, wpadająca w oko, więc żadnych zastrzeżeń względem tego elementu w tym aucie nie mam. W skali za 900 zł zamówić można pakiet dekoracyjnego oświetlenia, na który składają się lampki w drzwiach, to znaczy w klamkach oraz w kieszeniach, w przestrzeni na nogi, a także oświetlony jest schowek za dźwignią zmiany biegów. Te dekoracyjne źródła światła są bardzo rozproszone i dosyć delikatne, więc w kamerze trudno jest je pokazać. Dobrze widać za to biel, która znajduje się na instrumentach pokładowych i która jest tutaj wszędobylska, ponieważ nie można zmieniać też koloru ambientowego oświetlenia, przycisku przełączników oczywiście też nie, więc zupełnie pozbyto się tutaj zielonych elementów, które cechowały Skodę jeszcze w przeszłości. Trochę żałuję, ponieważ tworzyło to chociaż jakieś drobne dodatki zielone, tworzyły taki fajny skodowy klimat, ale biel, która je zastąpiła, też moim zdaniem wypada ok, ponieważ nastrój tutaj jest taki dosyć neutralny, nikomu nie powinien przeszkadzać, a wielu osobom powinien się za to spodobać, tym bardziej, że mamy tutaj poprawiające wrażenie estetyczne, dekoracyjne wstawki, o których wspominałem, i robią to one moim zdaniem skutecznie. W temacie dekoracyjnego oświetlenia jeszcze wspomnę, że w jego ramach dostajemy również LEDowy paseczek na desce rozdzielczej. Podobnie jak inne dekoracyjne elementy, świeci on w sposób dyskretny, dlatego pierwotnie zapomniałem o nim powiedzieć. Górna część deski rozdzielczej testówki wykonana została z miękkiego tworzywa o bardzo ładnej fakturze. Poniżej mamy wstawki z równie przyjemnie prezentującego się szczotkowanego, znaczy imitacji szczotkowanego aluminium, ale skutecznej imitacji. Nie wygląda ona jakoś
tanio czy niestosownie. Na drzwiach też mamy miękki materiał. Poniżej znajdują się wstawki z beżowej skóry. Ten pakiet kosztuje 3850 zł. Mamy jeszcze też skórę częściową na fotelach. Dolne partie kokpitów są już twarde, ale ze względu na swoją lokalizację i też niezłe materiały, z jakich zostały wykonane, w żaden sposób nie przeszkadzają. Na tunelu środkowym mamy niewielką ilość fortepianowej czerni, która też nikomu nie powinna przeszkadzać. Jeśli chodzi o detale, takie jak pokrętła czy przyciski, to wykonane zostały one w sposób należycie pieczołowity. Fajnie wyglądają, też dobrze działają pod kątem spasowania. Nic tutaj nie wydawało niepożądanych dźwięków, ani podczas naciskania, ani podczas jazdy. Więc ogólnie jakość wykonania skali wypada w moich oczach naprawdę dobrze. W wersji Style w standardzie w skali dostaje się system dostępu bezkluczykowego Kessy. Pilot, który służy do jego obsługi, ma standardowy dla grupy Volkswagena kształt, co oznacza design moim zdaniem mało chwytający za serce, ale za to jest on bardzo rozsądny pod kątem rozmiarów, nie są one przesadzone, również pod kątem masy, więc mało czuje się go w kieszeni. Materiały użyte do jego wykończenia również są bardzo rozsądne, ponieważ mamy chropowaty czarny plastik, na którym w ogóle nie widać praktycznie zarysowań. Są też gumowane przyciski. Schowek przed pasażerem w skali nie jest zbyt duży, kieszenie w drzwiach zmieszczą za to 1,5-litrową butelkę, ale trochę na ścisk, gdy się ją wepchnie. Za to przestrzeń na inne rzeczy jest całkiem okazała, ale nie jest niczym miękkim, tam wykończona w środku półeczka na telefon. W testowanym egzemplarzu została wyposażona w funkcję bezprzewodowego ładowania. Mamy tutaj wygodne takie ograniczenia, żeby telefon nie latał, gumowane wykończenie, bardzo praktycznie jest to rozwiązane. Na tunelu środkowym znalazły się niewielkie dosyć uchwyty na kubki oraz równie niewielki schowek. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki okazały zapas wolnej przestrzeni, wspominany już na początku testu panoramiczny dach. Jest bardzo długi w testowanym modelu, na tyle długi, że w naturalnym ułożeniu moja głowa znajduje się gdzieś tutaj, więc nie zahacza o obramówkę tego dachu i ma jeszcze taki w zupełności komfortowy zapas miejsca. Tunel środkowy w testowanym modelu jest niestety bardzo mocno zaakcentowany, więc osoba siedząca centralnie nie będzie miała zbyt dużego komfortu tutaj, za to pasażerowie tylnej kanapy będą mieli komfort ze względu na dodatkowe porty USB za 250 zł. Można sobie takie dwa z tyłu zamówić. Kolejne dwa porty USB dostaje się z przodu, one oferowane są już w standardzie, przy czym podobnie jak z tyłu mamy tutaj do czynienia z nową technologią, to znaczy USB typu C, co jest dla mnie bardzo złym rozwiązaniem i zademonstruję dlaczego. Tutaj są sprzęty, z których korzystam w samochodzie. Telefon, gdy go ładuję, mam trochę starszego typu, więc wpinamy micro USB, z drugiej strony mam USB typu A. Pendrive z muzyką wpinam do USB typu A, gdy chcę naładować swoją kamerę, czasami podczas jazdy, to też mam micro USB, z drugiej strony USB typu A. Więc pomimo tego, że na pokładzie skali mam 4 gniazda do ładowania, to bez przejściówki tak realnie tych gniazd mam 0. I sądzę, że nie jestem jedyną osobą z trochę starszymi sprzętami, która chciałaby sobie coś naładować w testowanym modelu, więc zdecydowanie jakieś USB typu A też tutaj powinny się znaleźć. Ich brak postrzegam za duży minus. Bagażnik skali ma pojemność 467 litrów, duży otwór załadunkowy oraz niski próg. Gdyby nie te elementy wcinające się na końcu przestrzeni bagażowej, mógłbym powiedzieć też, że bardzo regularne kształty, a tak powiem, że tylko regularne, bo i tak nie są one złe. Z praktycznych dodatków mamy tutaj haczyki, mamy gniazdo 12-woltowe, jakieś siateczki, gdzie można sobie pewne rzeczy przymocować. Z lewej strony mamy też kieszeń w nadkolu. Pod podłogą, w testowanym egzemplarzu, znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Po złożeniu oparć tylnej kanapy, zdolności ładunkowe skali rosną do wartości, którą polubiłby Władysław Jagiełło, ponieważ do 1410 litrów. Niestety nie polubiłby już pewnie, gdyby żył i użytkował ten samochód, że punkt łączenia złożonych oparć z przestrzenią bagażową nie jest prosty, mamy tutaj wysoki uskok. Cennik skali rozpoczyna kwota 65 tysięcy złotych, za którą dostaje się silnik 1.0 TSI 95 koni w bazowej wersji Active z przyzwoitym wyposażeniem, to znaczy podstawowymi systemami bezpieczeństwa, manualną klimatyzacją czy radiem z Bluetooth. W wersji Style, której ceny w zestawieniu z obecnym w testówce silnikiem startują od 80 tysięcy złotych, dostaje się już sporo wyposażenia w standardzie. Na liście nie ma żadnych poważnych braków, więc jak dla mnie taką wersję nawet bez dodatków
spokojnie można użytkować. Egzemplarz testowy jednak z takim oszczędnym podejściem nie ma nic wspólnego, bo skonfigurowany praktycznie ze wszystkimi dostępnymi w tym modelu rzeczami kosztował łącznie 105 650 zł. Odpowiadając na pytanie zadane na wstępie, testowana konfiguracja moim zdaniem ma sens, ponieważ o ile ktoś nie jeździ z dużym obciążeniem albo jego prawa noga nie jest przesadnie ciężka, to litrowy silnik jest na tyle dojrzały i zrywny, że można spokojnie przy nim zostać, przeznaczając więcej pieniędzy na dodatki, jednak według mnie nie w takiej ilości jak w egzemplarzu testowym, bo opcje za 30 tysięcy złotych to hardkorowe rozwiązanie tylko dla największych fanów tego modelu. Eliminując jednak najbardziej egzotyczne bajery, wciąż dostaje się samochód przestronny, dobrze wykonany, bardzo prosty w obsłudze i też przyjemnie się prowadzący, taką typową rozsądną Skodę, którą z czystym sumieniem można polecić. I to wszystko, co przygotowałem o Skali. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!